Witam państwa ze studia N Sportu na stadionie Wembley, gdzie w sobotę odbędzie się wielki finał Ligi Mistrzów Bayern Monachium Borussia Dortmund. Ze mną Grzegorz Mielcarski. Alan Schirer powiedział, że absolutnym faworytem jest Bayern Monachium, a jedyny, jedyny argument za Borussią, jaki on widzi, to jest Robert Lewandowski, który potrafi rozerwać obronę. Czy myślisz, że to że nie zagra Mario Götze? To jest duża strata dla Borussii i dla Roberta osobiście, że może być mu bardzo, bardzo ciężko? No, na pewno. Tacy zawodnicy, którzy są reprezentantami, którzy absolutnie nadają tą grze zawsze, no nie można powiedzieć, że nie są do zastąpienia, bo nie wiemy, zobaczymy jak to spotkanie będzie wyglądało, ale tak. A z tym, że jest jedno ale zawsze, że Niemcy to są Niemcy. Oni mogą grać bez czasami dwóch, trzech zawodników, dane zespoły. I tak ten zespół ma jakiś charakter, ma taką wolę walkę. Ktoś powie na końcu, że to są Niemcy, mają szczęście, bo w 90 minucie strzelają bramki. Już powiedziałem to wcześniej, że Borussia bez Goethego też wygrywa czy To nie jest zawodnik, który tak jak decyduje, powiedzmy, jak Leo Messi w Barcelonie o losach spotkania i jest kluczowy, jest ważny, ale nie aż, nie aż takiej rangi. Tutaj padały różne słowa w studiu, między innymi o tym, że on dojrzewa. I to ja też uważam, że, że GC to na, z talentem, Jaki posiada, to nie jest absolutnie już jego maksimum, że ten zawodnik absolutnie w najbliższym czasie będzie grał lepiej w piłkę. A Borussia już po kilka razy pokazała choćby w lidze niemieckiej bardzo wymagającej, że bez niego sobie potrafi dawać rolę, Radę w roli faworyta, bo ścigała się z Bayernem dosyć długo o, to, o tą końcówkę. Punkty może pokazują, że nie, ale do pewnego momentu była równorzędnym partnerem dla, dla wielkiego Bayernu Monachium. Ja powiedz, czego spodziewasz się po Robercie Lewandowskim? Wszyscy wszyscy tutaj oczekują, że e, nawet media tak piszą, że dzień, dzień po finale, może nawet w dniu finału on ogłosi ten swój transfer do Bayernu. Czy, czy to jakikolwiek może mieć wpływ na jego postawę na boisku, czy żadnej? Nie, żadnej, żadnej, bo piłkarz, sportowiec skupia się na tym, jak na meczu, nie, nie skupia się na tym, jak, jak to zakomunikuje, kiedy, i, i dobrze było, gdyby szczelił bramkę. Robert imponuje kilkoma rzeczami, a na pewno spokojem. Spokojem w meczu, który widać, w meczu z Realem Madryt, te, te jego trzy fantastyczne bramki. To jest ten spokój taki, taka pewność, a jednocześnie widać, bo on w meczu nie bierze za dużo na siebie, na zasadzie teraz wszystkim pokażę, że strzelam bramki w Bayernie, przepraszam, dla Borussii w Lidze Mistrzów i będę je strzelał w każdym meczu, nie dostrzegając czasami partnerów, grając egoistycznie. Robert zachowuje spokój i gra z zespołem i dla zespołu. I to jest jakby ogromna, może nie jedyna, ale ogromna jego siła. To, że też potrafi się od tego wszystkiego odciąć, że ta presja go nie przytłacza, że ten no, ma, wyrósł nam taki piłkarz naprawdę Absolutnie topowy w świecie, który, tak jak powiedział LeBron Hacker, ja też uważam, że i wielu pewnie ludzi, że Robert dałby sobie dzisiaj radę w wielu klubach, bez znaczenia, czy to będzie taki, inny, bo, bo kilka wielkich klubów go pewnie chciałoby lub chce. Nie wiem, czy ta sprawa już jest rozstrzygnięta, i on naprawdę ma szansę ze swoim podejściem, z tą pokorą, dać sobie w każdym z nich radę.